Denis, przekonywujące zwycięstwo nad Piastem Gliwice 3-1. Chyba tego Wam było potrzeba po tych ostatnich najlepszych wynikach. No tak, no bo dzisiaj jak trener powiedział na konferencji, że był taki mecz jak Mistrzostwo Świata, że musimy ten mecz wygrać i nie ma różnicy jak to wygramy, bo punkt jest potrzebny. No bardzo i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że odnieśliśmy pierwsze zwycięstwo w tym roku. Bramka, udział przy dwóch, czyli Denis Raker jest piłkarz meczu. No nie wiem, to teraz na gorąco może tak mówić, ale ogólnie najważniejsze, że wygraliśmy, bo wszedłem na boisko od pierwszej minuty i był jeden pomysł, żeby w 95 wyjść, żeby byli 3 punkty. Nie ma różnicy jak, co, i bo chcemy iść do góry w tabeli. Ważne też było to, że po tym jak straciliście bramkę na samym początku drugiej połowy, no nie podaliście się, tylko ten charakter. Okazało się, że was drzemie, no i że udało się odpowiedzieć na to trafienie Kamila Wilczka. No tak, to pokazuje, że mamy bardzo dobry charakter w drużynie i po straconej bramce nie spadliśmy, a poszliśmy dalej, bo musieliśmy strzelać, wygrywać ten mecz. No i bardzo jestem zadowolony, jak ja i wszyscy chłopacy, trenerzy, że wygraliśmy ten mecz. No ale to jest pierwszy mały, bardzo mały kroczek do przodu. Chyba taki mecz, w którym szczęście oddało to, co zabrało w poprzednich, prawda? Bo wcześniejsze mecze były lepsze Krakowi, sytuacje bardziej klarowne, więcej. No, zgadzam się z tym, że bardzo dużo też nie mieliśmy szczęścia i w poprzednim meczu i z Śląskiem Wrocław dużo sytuacji nie strzeliliśmy, ale grali dobrze. I teraz no, Bóg był z nami dzisiaj, szczęście było z nami, no i ogólnie wygraliśmy zasłużenie. Ale przesądny chyba nie jesteś, bo dzisiaj piątek 13 i szczęśliwy dla Krakowi. No, trochę żartowałem dzisiaj, że tak, piątek 13, dzisiaj wszystko może wydaje się, ale no dobrze. Zapomnę ten dzień, że piątek 13, że wygraliśmy bardzo ważny mecz. W niedzielę wieczorem włączy Pan telewizor, obejrzy Wisłę z Legią? W niedzielę wieczorem? Pytam, bo wiadomo, że za tydzień derby, więc wiem, że jeszcze po drodze mecz pucharowy, ale od tematów derbów już od dzisiejszego wieczora właściwie trudno. Oczywiście tak. Jak jeżeli będzie, nie będzie Barca grało, to włączy Wisła z Legią. Jak Barca, to Barca. Czasu na radość nie będzie jednak sporo, bo już we wtorek mecz pucharowy. Mimo tego niekorzystnego wyniku w Stargardzie Szczecińskim, mam nadzieję i też wrażenie, że po tym dzisiejszym zwycięstwie łatwiej Wam będzie grać z Błękitnymi. No tak, musimy we wtorek pokazać, że pierwszy mecz to był jakaś, no nie wiem, coś wydarzyło takiego, że jeden raz wydarzy się na 100 lat, bo musimy we wtorek wyjść od pierwszej minuty, pokazać, kto jest głównym tu drużyną na tym boisku i gramy u siebie. Mam nadzieję bardzo, że kibice będą nam dopingować od pierwszej do ostatniej minuty i awansujemy do półfinału.